Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skorpio. To jest już czwarty odcinek naszych przygód z Raton Hacketonem w Assassin's Creed 3 Tyrania Króla Waszyngtona. Hanniba, epizod pierwszy. I teraz będziemy się kierować do Matki Plemienia. Ja bym chciał schować broń, ale to chyba... Widzicie, jak się to schowało? Porąbane, nie? Dobra, kierujemy się do Matki Plemienia. Czy w ogóle to jeszcze jest Matką Plemienia, ale niech będzie, że jest. Dobra, już jesteśmy na miejscu. O ja pieprze! Jaka tu rzeź się stała? No kurde, nie. No nie, nawet do Janer. Świetnie. Rządza zemsty chyba się to nazywało. Zaraz zobaczę. A zresztą zobaczę po nagraniu. Albo w misjach. Kurde. Nie. Babcia. O kurde. To nie fajnie. I thought the tea gives strength, not immortality. It gives me life. I've never felt anything like it. You must be careful. Respect the power of the tea. Your mother was right to worry about the danger. Jeszcze coś? I am certain I can defeat anyone. Uśniesz? Good. First, kill Arnold. Stop the destruction here. Oczywiście. Then kill Washington. You must succeed. Radomageddon. If not you, nobody. Nie. Jeszcze oddychaj. Cholera jasna. Ty draniu. Jak nie moją matkę, to babkę. Kurde. Skończony dureń. Barbarzyńca. Totalnie barbarzyńca. O nie. Przegiął pałeczkę. To taką, że normalnie zabijemy Arnolda. Oczywiście Wilczek też musi oberwać na tym. Jakby inaczej. Ale nie, no to co się stało, to już po prostu przegięło wszelką możliwą granicę. Kurde. Tak ich pozażynać? Proszę was. Niech się trochę opanują. Dobra. Jesteśmy już prawie na miejscu. Kurde, paskudna sprawa. Nie sądziłem, że aż tak paskudna. Nie kryj się w krzakach podczas podsłuchiwania. Dobrze. Tak też będzie. Dobra. Już możemy zacząć. Okej, nie zauważyli mnie nawet. Okej. Ja tu za nimi idę. Teraz do sianka. Tak, ciekawe jak nas załatwicie. Kurde. O kurde. Co tu się dzieje? Jakie rzeczy się tu dzieją? Szybciej! Szybciej. Dobra, możemy stąd spieprzać. Ciekawe gdzie nas prowadzi. Ten czerwony punkt. Kurde, ale prawie byśmy się zdemaskowali. Ale się udało. Na całe szczęście. Kurde. Tam mamy cel. Więc się go trzymamy. O, jakaś już epicka muzyka leci na dodatek. Dobra, już zaczynamy. Dobra,
Dobra, do ataku, panowie. Panowie. Pięknie. Macie okrywać chaos, wilczki. Dobra. Co? Jaki fail. O Boże, Connor. Serio, teraz musiałeś sfailować. Dzięki ci wielkie, naprawdę. Wybraj sobie odpowiedni moment na failowanie, nie? Muszę przez ten śnieg przechodzić, kurczę. Szybciej, u diabła. Już mi uciekają. Są coraz dalej. Dobra, zaraz ich zmasakrujemy. Dobra, już jesteśmy blisko. Oni jeszcze cich. Dobra, muszę uważać. A dobra, już to zrobimy jakoś, tak. Okej. No i się udało. Okej. Mamy tutaj tą samą Diankę. Ta, która uciekała na początku pierwszego odcinka. But if I see you there, I will be happy for your help. You may find other camps full of our enslaved people. They are sad reminders of Arnold's terror and devastation. O, ścieżka zemsta, nie rządza zemsty, przepraszam. No i pełna synchronizacja. Wiecie co? Nie wiem, czy dam radę, ale ja bym skończył po prostu dzisiaj. Epizod pierwszy, o ile dałbym radę w ogóle. A to jeszcze są chyba klatki tego i znikły te klatki, dziwne. Dobra. Jakie bugi, kurde, nic nie mogłem zrobić, ale gówno. Dobra, teraz to mi nic nie zrobi. Znowu bóg. Jakie hałasy! Ogarnijcie te wilki, kurde. Ja nie mogę. Kurde, już to przecież słyszałem, spokojnie. Te wrzaski wilków. Już nie pierwszy raz. Ojej, ale się to zawaliło. Dobra, skok wiary. Teraz trzeba pomóc jakiemuś... To albo to, a wiecie co, może pójdę na konwój jeszcze, zanim nakarmimy tego głodnego mieszkańca. Dobra. Dobra, come on, wilczki. Lol, to było dziwne. Dobra. Ty! Zaraz, gdzie on mi ucieka? Zaraz, ja go zaraz tutaj... O, nie ma. Nie ma uciekania. Dobra. Okej, okay, otwieramy te drzwi. Chciał mi skurczybyk uciec. On to miał pecha. Okej, okay, dobra. Teraz jeszcze gdzieś ten... Miałem tam tego cywila nakarmić. Zaraz to zrobimy. No, już mamy wszystkie wykonane
misje związane z konwojami. No i gdzieś miałem cywila nakarmić. O, tutaj to było dobrze, pamiętam. Dobra, dojdziemy zaraz do niego i go nakarmimy po prostu. Doskakuj tam. Dobrze. Dobra. I już nakarmiony, my możemy biec dalej w stronę tej misji. A jak nie, to po prostu zakończymy odcinek, bo nie wiem, bardziej się chyba opłaca robić po misji odcinek, plus jeszcze jakieś misje poboczne. Bo to potem wyjdzie z przedłużaniem się. Tak by było chyba nawet lepiej. O, to mamy... Co ty robisz, kurde? Chłopie, uspokój trochę. Dobra. Łosiowi damy spokój. Nie chcę go męczyć. Ja mu już zwiałem. Przy okazji sobie po drzewkach pobiegamy. Dobra. Musimy zniknąć im z pola widzenia. Teraz będę chodzić pewnie za moimi śladami, jak nie mam, bo zobaczyli, żem zniknął. Chwileczkę, to może najpierw weźmiemy ten kufer, a potem nakarmimy cywilów, bo kufer raczej tak szybko nie ucieknie. Chwileczkę, tylko jakoś to muszę obmyślić, żeby nie wyszło na fejla. Dobra, tu mamy krzak. Ok, i tu możemy zaraz wziąć kuferek. Dobra, mamy. Ciekawe jak. Powiedzcie mi, jak mnie zauważyli, jak skoro byłem niewidzialny? Powiedzcie mi, to jest no nieludzkie. No i to jest kolejny błąd tej gry, no, który jest niewyleczalny. Dobra. Dajcie mi w spokoju otworzyć kuferek. A może zobaczyli ślady, może dlatego zaalarmowali. Trzeba to spokojnie. Już nie spokojnie. Aj! Anuluj, anuluj to i teraz spieprzę. Kurde! Czy zawsze muszę mieć problem w czasie wilczego płaszczu? To mi nie daje nawet spokoju. Dobra. Się teraz muszę skupić. Okej. Zaraz to otworzymy. O, co ty robisz? Dobra, otwieraj, otwieraj to. Dobrze jest. Okej. Dobra, możemy im teraz uciec. Dobra, spokojnie, udało się. I teraz jeszcze nakarmimy cywilów, żeby się nawszamali tego mięsa. Lol, jak dziwnie biegam po tej wodzie. Nie wiem, w ogóle nie wiem, po co to zrobili. Okej, dobra, możemy biec w stronę misji. Nie chcę się tu wspinać, nie interesuje mnie to. O, i znowu wykonaliśmy kolejną misję poboczną. Tu mamy... O, tam są kuferki. To zaraz, to najpierw zapolujemy sobie na coś. O. Na łosia możemy zapolować, świetnie. Chciałem w drugim odcinku na rysia zapolować, ale coś się zbugowało. I w związku z tym, no, nie dało rady, ale teraz to może spokojnie. Dobra. No niech to łoś mnie zauważył. Czekaj, przestał mi już uciekać. No może teraz spróbuję go ubić. Skurczybyk mi nawiał. Ale nie na długo. Cia. Pięknie. I już. Tniemy jego wnętrzności i mamy jego mięsko. Okradniemy jeszcze tamte dwa kuferki, które są w tym oto kapliczce.
I jakoś dojdziemy do celu misji. Już sobie tak wyskoczę. Dobra. Aha, oczywiście będę musiał obkrążyć. A jakby inaczej. A, no i tak mogę. Ta! Tego to już w ogóle, no jak? Jak to możliwe? Powiedzcie mi. Powiedzcie mi, jakim cudem mnie oni wykryli, skoro jestem niewidzialny dla nich. Dobra, to jest Assassin's Creed. Tu się wszystko może wydarzyć dziwnego i nienormalnego. No, znowu mnie wykryjecie? Dobra. Zapewne zaraz mi się skończy moc. Więc za chwilę. Okej. Okej, odpocznę sobie na chwilę. Oni mnie nie widzą. Ten to już w ogóle ślepota totalna. Dobra. Teraz okradamy kolejny kuferek. Świetnie. Aj, już się uzdramy. Okej, jakieś ulepszenie mamy. Ta sakwa pomieści 4 strzałki z liną. No to świetnie. Chociaż jeszcze nie korzystam z nich, nie wiem czemu. Ale jest jakaś okazja, to wtedy wykorzystam te strzałki z liną. A póki co, to na nic mi się nie przydadzą. Teraz się powspinamy po drzewkach. O kurde, ale susy robię. Okej. Wszystko dobrze mi idzie. I za chwilę powinniśmy dotrzeć tam, gdzie trzeba i zakończyć odcinek 4 pierwszego sezonu. Może sezonu, epizodu, kurde, sezon. Dobry jestem. Za dużo MTA. Ta. Okej. Już prawie blisko. Jeszcze trochę. O, już jesteśmy. Teraz tu gdzieś chyba jest stuk siana. O ile się nie mylę, włączę sobie wzrok orła, żeby zobaczyć, czy to prawda. A, nigdzie tu nie ma stuku siana. Dobra, wiecie co? Zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał, a jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i Raton Haketon i trzymajcie się. Na razie!